Adam wygrał poprzednią edycję naszego programu i jest na pewno takim pięknym przykładem i optymistycznym przykładem na to, że można mieć pecha w pierwszych odcinkach. Może komuś coś iść słabiej i nikt się nie spodziewa, że nagle z tych, no wydawałoby się, takich trochę pechowych wykonań na samym początku programu ktoś tak fantastycznie, artystycznie rozwinie skrzydła i będzie miał fantastyczne odcinki, w których będzie wygrywał i ostatecznie wygra cały program, więc to oznacza tylko, że nie ma rzeczy niemożliwych, nie ma ludzi pechowych w tym programie. Adam jest uroczym człowiekiem, pełnym takiej pogodnej, pozytywnej energii, choć no, mam tę świadomość, że nie jest w łatwej sytuacji w programie, ponieważ dołączył do naszego jury w sytuacji, w której zabrakło wśród nas królika, bo tak wszyscy o naszym kochanym przyjacielu mówimy, królika, który był z nami zawsze i zawsze z nami nadal będzie. Był człowiekiem kochającym życie, kochającym sztukę, kochającym muzykę, kochającym ludzi. Szalenie pozytywnym, zawsze pełnym serdecznego uśmiechu, śmiechu, którym zarażał wszystkich dookoła, cudownej, zabawnej, dowcipnej riposty. Wspaniałym artystą, humanistą, symbolem przepięknej polszczyzny, ale dla nas przede wszystkim serdecznym kumplem, przyjacielem, z którym można było pójść na kraniec świata, łachać, rzeć ze wszystkiego, z czego można było się w życiu pośmiać. I takim go na pewno pamiętamy i myślę, że takim pozostaje w gdzieś jakimś innym świecie, w którym wiem, że się kiedyś spotkamy, uściskamy i napijemy dobrego wina i myślę, że Królik tak samo by o tym myślał. Dla nas wszystkich nie jest to łatwa edycja programu, bo Królik był naszym najkochańszym przyjacielem, za którym po prostu będziemy najzwyczajniej cholernie tęsknić i głupio by było nawet udawać, że jest inaczej. Ale myślę, że sam powiedziałby nam, kochani, bierzcie się w garść, trzeba świetnie wykonać tę robotę, bo tu jest mnóstwo wspaniałych młodych talentów, młodych lub dojrzalszych i mnóstwo pięknej muzyki, wzruszeń, emocji i na pewno gdzieś tam duchem z nami będzie. No ale nie sposób, myślę, że w tym momencie życia chyba nie sposób przy okazji tego programu i naszej pracy rozmawiać o czymkolwiek innym niż o Króliku. No nie będzie nam łatwo, będzie nam strasznie pusto, ale myślę, że program i tak będzie pełen dobrych energii, pięknej muzyki, bo przecież po to jest, żeby Państwo oglądali wspaniałe metamorfozy, słuchali swoich ulubionych przebojów i kibicowali fantastycznym nowym artystom, którzy w naszym programie będą w tej edycji występować. Bardzo serdecznie trzymam za nich wszystkich kciuki. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!